kolegovi Kopelcu. Vítam všetkých kierovníkov jednotlivých organizácií našej gminy. Vítam pani a panu Sokiesu, kierovníkov jednotlivých organizácií, mieszkańców naszej gminy i oczywiście witam panią i panów radę. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada jest godna do podejmowania uchwał. Czy są zastrzeżenia co do porządku obrad? Także sesja jest prawomocna, godna do podejmowania uchwał. Nie ma zastrzeżeń, czy to porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie stwierdzenia prawomocności obrad. Punkt drugi. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w procesie międzysesyjnym. Punkt trzeci. Sprawozdanie działalności wójta gminy w procesie międzysesyjnym po zapewnieniu uchwał. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie a. Zmian w budżecie gminy na 2016 rok. B. Zmiany wieloletnich planów finansowych w gminie Krzeszów. C. Zatwierdzenia zmian w planie budowy miejscowości Koziarnia. D. Wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Krzeszów na lata 2016-2023. E. Określenia kryteriów obowiązujących na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów szkolnych, szkoła podstawowych prowadzonych przez gminę Krzeszów. Określenia punktów dla każdego z kryteriów dokumentów będą do ich potwierdzenia. F. Określenia wymagań, jak powinien spełnić przedsiębiorcę ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie drzewowych, plagi, zwłok, zwierzęcych i ich części. G. Przyjęcie strategii rozwiązania problemów społecznych w gminie Krzeszów na lata 2016-2025. Punkt 5. Zapytanie radnych. Punkt 6. Wolne wnioski, informacje. Punkt 7. Zamknięcie sesji. Proszę radnych, kto jest za przeczytaną porządek obrad? Proszę podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach planowanych w czasie międzysesyjnym. 10 stycznia wziąłem udział z panem wójtem w spotkaniu opłatkowym w miejscowości Koziarnia. 14 stycznia brałem udział w spotkaniu Stowarzyszenia Rotunda, bo to 10-lecie istnienia i było to zebranie sprawozdawcze. 15 stycznia było tu spotkanie w Urzędzie Gminy poświęcone strategii rozwoju gminy Krzeszów. 17 stycznia brałem udział w Zespole Szkół Wielka Orkiestra Świetnej Pomocy. 24 stycznia w roku odbyło się krzeszowskie prędzowanie. 9 edycja to była. 25 stycznia uczestniczyłem w wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Krzeszów. I wczoraj braliśmy z panem wójtem udział w zebraniu wiejskim w Koziarni. Jeszcze jakieś pytania, później to mógł odpowiedzieć. Proszę, przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie działalności gminy i wójta gminy Krzeszów w okresie międzysesyjnym oraz wykonanie uchwał. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Rozpocznę od uchwał z ostatniej sesji. I tak, pierwsza uchwała to do zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Uchwała weszła w życie. Druga uchwała uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów, uchwała w życie. Przyjęcie budżetu gminy na 2016 rok, uchwała weszła w życie. Wprowadzenie opłaty targowej i określenie zasad ustalenia poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania i poboru do inkasa, uchwała weszła w życie. Uchwalenie gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok, uchwała weszła w życie. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok, uchwała weszła w życie. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Krzeszów nieruchomości gruntowej. No, podpisane zostały rokowania właśnie odnośnie nabycia tej działki. Przeznaczenie do sprzedaży w drodze targu nieruchomości gruntowej stanowiące własność gminy Krzeszów
są przygotowania do przetargu akurat dotyczące tej działki. Przystąpienia Gdańczaszu do wspólnej realizacji z Fundacją Aktywizacja z siedzibą w Warszawie projektu pod nazwą Umocnić cyfrowe umiejętności realne korzyści jest wprowadzone właśnie tutaj postępowanie dotyczące właśnie wypełniania różnych ankiet, ponieważ Fundacja będzie składać wniosek w porozumieniu z Gdańczaszem. Szanowni Państwo, jedna taka, myślę, że dosyć dobra wiadomość, to jest to, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie właśnie wpisania naszej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Sigiełkach jako instalacja regionalna. I tutaj muszę z tego miejsca podziękować panu posłom, którzy optowali dla tym, żeby właśnie ta instalacja została wpisana panu, szczególnie panu posłowi Kazimierzowi Kołychowi, jak i również pan posłowi Jerzemu Pawłu. Odbył się też konwent wójtów i burmistrzów w Krzeszowie w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji wojewódzkiego programu gospodarki odpadami. Wójtowie i burmistrzowie wyrażali opinię właśnie odnośnie aktualizacji tego planu. Wprowadzamy też w urzędzie elektrycznym obieg dokumentów, z tym są związane, tym jest związana procedura właśnie spraw, także niektóre sprawy nie będą na pewno załatwiane w ręki, tylko na pewno wydłuży się termin załatwiania sprawy. 24 stycznia odbyły się konsultacje społeczne w szkole w Bystrym dla miejscowości Sigiełki dotyczące lokalizacji schroniska w miejscowości Sigiełski. Głosowało 7 osób, 6 było na nie, 1 była na tak. W piątek nie ogłoszono termin składania wniosków na inwestycje drogowe w ramach programu do obszarów wiejskich. Będziemy składać wniosek na drogę gminną w Koziarni, równoległą do drogi powiatowej, gdzie są powstają osiedle mieszkaniowe. Opracowana jest również strategia rozwoju gminy. Zachęcam Państwa do wypełniania ankiet odnośnie właśnie tutaj tej strategii, jak i również muszę Państwa poinformować, że przystąpimy do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Na początku lutego zostanie właśnie przeprowadzony nabór, jeżeli chodzi o firmy, które będą mogły zrobić taki plan. Wiąże to się z tym, że będziemy składać wnioski na nowe nabory właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, związane między innymi z tak zwanym właśnie odnawialnymi źródłami energii, czyli te panele słoneczne dotyczące właśnie montażu na dachach naszych mieszkańców, na dachach domów naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku chciałby również przewrócić tutaj ten postanek policji w Krzeszowie do takiego normalnego działania. I w związku z tym 9 lutego o godzinie 9 będzie spotkanie z sołtysami naszej gminy. To takie spotkanie konsultacyjne w celu omówienia właśnie takich miejsc niebezpiecznych, żeby właśnie jak gdyby dać argumenty komendantowi do tego, żeby starał się o odkurzenie z powrotem tego postanunku policji Krzeszowej w takim wymiarze jak był, ponieważ no, wiadomo, że teraz tylko jest dzielnicowy. Już dzisiaj zapraszam Państwa sołtysów na to spotkanie. Bardzo bym prosił o przemyślenie, przeanalizowanie właśnie tutaj tej sytuacji w swoich miejscowościach, żeby można było pokazać te miejsca niebezpieczne, mówić ewentualnie też postępowanie policji w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Witowi za sprawozdanie.
jeszcze zanim przyjdziemy do kolejnego punktu, chciałem przeprosić, witać panią Kingę Jurecką, która jest u nas nie szkodzi. Po raz kolejny w Gazecie Regionalnej Sztafeta. Ja panie przewodniczący, wysoka rado, panie wójcie, ja chciałam tu jeszcze uzupełnić, bo pan dokonał sprawozdania z działalności międzysesyjnej, a jeszcze odbyło się zebranie 15 stycznia mieszkańców wsi Sigiełki z panem i o tym pan nie powiedział właśnie. Tam nie powiedział pan, ilu było mieszkańców, nie powiedział pan, że protestowali przeciwko spalarni w Sigiełkach. No i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wcześniej też odbyło się zebranie w Sigiełkach, na którym również, ale to jeszcze przed sesją 30 grudnia, na którym to również byli mieszkańcy Sigiełek i musimy szczerze o tym mówić, bo nie tylko konsultacje społeczne, które to właściwie mieszkańcy zignorowali. Myślę, że słusznie postąpili, bo skoro było już tak wiele mówione na temat tego, że mieszkańcy nie chcą tej spalarni w Sigiełkach, więc po prostu pomyśleli, że nie pójdą i no, zignorowali to. Wychodząc jeszcze z takiego założenia, że wcześniej miały powstać elektrownie wiatrowe w miejscowości Kamionka, nie było konsultacji, chociaż było nawet wystąpienie pana wójta radio, prawda? I jednak głos mieszkańców zdecydował o tym, że te elektrownie wiatrowe nie powstały tam. W Kamionce, w naszej gminie. I również to było za kadencji pana, bo już pan jako 14 rok sprawujący władzę, więc wydaje mi się, że pan nie powinien traktować selektywnie mieszkańców, tylko wola mieszkańców po prostu na nie, więc wydaje mi się, że no, uszanować trzeba byłoby tą wolę mieszkańców. Na razie dziękuję. Panie radna, ja chciałem zwrócić uwagę, że to będzie piąty punkt, kiedy za pani radna radna wysłała się z punktem. Obrad, także trzymajmy się porządku obrad. Ale no może najpierw pani zezwoli się na kilka. Nie, nie. Na ten temat. Szczególnie na ten temat powiedziałam. To wypada, żebym odpowiedział. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowna pani radna, pani doskonale wie o tym, że nie ma tematu spalarni nigdzie. I to też było mówione kilka razy i temat ten był poruszany właśnie powszechnie. Nie ma tematu spalarni w miejscowości Sigiełcze. Dlatego proszę nie wprowadzać nikogo w błąd. Omówione było to, mówimy procedury, jakie są zachowane przy właśnie jakiejkolwiek działalności, która jest prowadzona. Nie ma żadnego wniosku i nigdy nie był wniosku, nie było nigdy wniosku złożonego na temat uruchomienia jakiejkolwiek spalarni gdziekolwiek właśnie na terenie naszej gminy. Nie tylko Sigiełka, ale na terenie gminy Krzeszów. To zacznijmy od tego, tak? Proszę Pani, procedury, kilka spotkań na terenie miejscowości Sigiełki dotyczące powstania schroniska. Tylko i wyłącznie schroniska, bo taki wniosek złożył właśnie Pan Sulnikowski. Było to spotkanie w grudniu i było 15 stycznia, na którym zaproponowałem przeprowadzenie konsultacji społecznych w niedzielę i mieszkańcy będący na tym zebraniu nie sprzeciwiali się właśnie przeprowadzeniu takiej konsultacji. Dziękuję panu wójtowi. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie uchwał w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. Proszę o zreferowanie pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie 2016, są to właśnie niewielkie, ponieważ dopiero rozpoczęliśmy rok, ale właśnie powiem może o wprowadzonych dochodach. Czyli wprowadzamy dochody właśnie szczególnie za rozliczenie VAT-u, które wydatki poszły w 2015 roku,
VAT uzyskamy właśnie w tym roku, więc to są przede wszystkim nieduże kwoty właśnie odliczenia VAT-u. Jest to tak 2000 w rolnictwie i łowiectwie, w urzędzie 5076 zł, w zarządzeniu kryzysowym 1500 zł oraz w gospodarce komunalnej 4708 zł. W związku również z tym, że jest ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości, czyli to jest właśnie budynki po szkole podstawowej w Kamionce oraz budynek gospodarczy wraz z działkami. Ogłoszony już jest przetarg, cena wywoławcza 267 zł netto. W związku z tym wprowadzamy dochody w wysokości 220 tysięcy na ten moment. Wprowadzamy również w oświacie i wychowaniu 1490 zł. Są to właśnie uzyskane przewizje z PZU, które będą wykorzystane w zespole szkół w Krzeszowie. Jeżeli chodzi o wydatki, również po stronie wydatkowej wprowadzamy te dochody uzyskane właśnie z PZU w oświacie. 200 tysięcy planujemy na wkład własny planowanej inwestycji do realizacji w roku 2016. W związku z tym, że został złożony wniosek w 2015 roku na przebudowę dróg gminnych ulica Niwa w miejscowości Kamionka Kolonia, całkowity koszt według projektu ma wynosić około 760 tysięcy, wkład własny 379 tysięcy. Ale w tym momencie my wprowadzamy na wkład własny te właśnie pieniądze z sprzedaży planowanej tej szkoły 200 tysięcy. Oprócz tego w gospodarce komunalnej w planie środowiska planujemy wydatki inwestycyjne w wysokości 20 tysięcy. Są one planowane na projekty oświetleń. To wszystko, jeżeli są jakieś pytania, to dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę przewodniczący wspólnej komisji o wyrażenie opinii odnośnie tego projektu i tej uchwały. Połączone komisje wniosek zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Czytam. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku są urzędzie gminnym, tekstem Gminy Dziennik Ustaw 2015 roku, propozycja 1515 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 212 ustawy dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekstem Gminy Dziennik Ustaw 2013 roku, propozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 234 774 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf drugi. Zlicza się wydatki budżetu gminy o kwotę 234 774 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała ta podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów. Proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej, jest bezpośrednio związana właśnie ze zmianami w budżecie, czyli jeżeli zachodzą zmiany w budżecie, musimy również dostosować wieloletnią prognozę finansową, która właśnie mówi nam o dochodach i wydatkach planowanych aż do 2029 roku. Zmian właśnie większych tutaj nie ma, tylko te dochody, które zostały wprowadzone w budżecie, mają właśnie, dostosowujemy wieloletniej prognozie finansowej. Oprócz tego właśnie, ponieważ budżet uchwalaliśmy w grudniu i tam mieliśmy jeszcze tą pożyczkę, która była poręczana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w tej mniejszej kwocie, teraz to poręczenie dostosowujemy właśnie do zwiększonej tej pożyczki, czyli tak jak już na komisjach mówiłam, zmienia się tylko w załączniku u strona 3, czyli kolumna z tytułu poręczeń i gwarancji. Są też zmiany, jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Dziękuję pani skarbnik. Proszę przewodniczącego wspólnej komisji o wyrażenie opinii. Wspólne komisje wniosek projektu zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję.
zanim przeczytam tą uchwałę, projekt uchwały, proszę sobie poprawić uchwała 12.13, to jest błąd w druku. Uchwała nr 13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian wieloletniej finansowej Gminy Krzeszów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku są Rady Gminy w tekście wynikającej z Dziennik Ustaw 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami. Artykuł 231 ust. 1 oraz artykuł 232 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sekcji jednolitej Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krzeszów A uchwały nr 13 przez 16 Rady Gminy Krzeszów 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. B. Uchwały nr 11 przez 57 przez 15 Rady Gminy Krzeszów dnia 28 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia przyjętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO w Krzeszowie. Dokonuje się zmian wieloletniej płynności finansowej Gminy Krzeszów oraz płynności kwoty długu na lata 2016-2029 określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 12 przez 69 przez 15 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Paragraf 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów oraz prognozę kwoty długu na lata 2016-2029 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Załącznik dotyczy przedsięwzięć pozostaje bez zmian. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała zapadnie na pewno głośno. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Kodziarnia. Jest pani Ewa. Panie Radny, proszę ja tutaj. To proszę. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem właśnie, będziemy składać tutaj wniosek na zadanie drogowe związane właśnie to też z programem rozwoju obszarów wiejskich. No i tutaj będzie złożony wniosek na drogę Koziarnik, to jest tam, gdzie powstało właśnie, gdy powstaje to osiedle, droga równoległa do drogi powiatowej. Szanowni Państwo, żeby można było złożyć ten wniosek, to jest potrzebny plan odnowy miejscowości Koziarnia. Taki plan był stworzony właśnie w roku 2010. No ale wiadomo, że musi być uodpornione zadanie inwestycyjne. I tak też się stało, jest to zadanie wpisane do tego planu. Wczoraj było zebranie wiejskie, gdzie właśnie uchwalono zebrania wiejskiego, uchwalony został plan odnowy miejscowości Kodziarnia. Jest plan do oglądu, gdyby ktoś chciał jeszcze zobaczyć, to proszę bardzo, bo to jest praktycznie, był też wcześniej do oglądu, ale też jest możliwe jeszcze do spojrzenia, do procesowania. Ja chciałem dodać tylko jeszcze, że ten plan każdy miał przesłany na swoją stronę, który zaraz będzie Państwa zapoznać. Proszę przyjść do wspólnej komisji o wyrażenie opinii na temat pojazdów. Druga komisja, wniosek projektu zapomniałem pozytywnie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rady chce zabrać głos? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Czytam uchwała nr 13 przez 16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Koziarnia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządem gminy, to jest Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami w związku z paragrafem 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałań wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub zbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1414 z pomniejszymi zmianami. Rada gminy uchwalacja następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się zmiany w planie odnowy miejscowości Koziarna, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę kto z radnych jest za podjęciem uchwały o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został jednogłośnie uchwalony. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Krzeszów na lata 2016-2023. Ktoś pan mówi? Nie ma pan. Proszę pana. Ja tak jak mówię, pan Mierajs przygotowuje wniosek, potrzebuje czasu, żeby ten wniosek napisać, dlatego ja mówię, zresztą na komisji też był ten plan inwestycyjny omawiany. Generalnie rzecz biorąc, plan jest związany również z tym wnioskiem, który jest składany. W przyszłości do tych programów, które rozpoczynają się na wolę, będzie strategia rozwoju gminy Krzeszów, także zachęcam do wypełnienia ankiet, które są zamieszczone na stronie internetowej. Plan praktycznie opiera się o kilka tych takich ważnych inwestycji, które chcielibyśmy ewentualnie w Krzeszów. No i tu jest przewidywana właśnie ta przebudowa tej drogi gminnej miejscowości Koziarnia, przebudowa dróg gminnych głównie tutaj chodzi o osiedla w Krzeszowie, jakie połączone są budowy chodników, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. Wsi Sigiełki z panem. I o tym pan nie powiedział właśnie. I tam nie powiedział pan, ilu było mieszkańców, nie powiedział pan, że protestowali przeciwko spalarni w Sigiełkach. No i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wcześniej też odbyło się zebranie w Sigiełkach, na którym również, ale to jeszcze przed sesją 30 grudnia, na którym to również byli mieszkańcy Sigiełek i musimy szczerze o tym mówić, bo nie tylko konsultacje społeczne, które to właściwie mieszkańcy zignorowali. Myślę, że słusznie postąpili, bo skoro było już tak wiele mówione na temat tego, że mieszkańcy nie chcą tej spalarni w Sigiełkach, więc po prostu pomyśleli, że nie pójdą i no, zignorowali to, wychodząc jeszcze z takiego założenia, że wcześniej miały powstać elektrownie wiatrowe w miejscowości Kamionka. Nie było konsultacji, chociaż było nawet wystąpienie pana wójta w radio, prawda? I jednak głos mieszkańców zdecydował o tym, że te elektrownie wiatrowe nie powstały tam. W Kamionce, w naszej gminie. I również to było za kadencji pana, bo już pan, ja po 14 rok sprawujący władzę, więc wydaje mi się, że pan nie powinien traktować selektywnie mieszkańców, tylko wola mieszkańców po prostu na nie, więc wydaje mi się, że no, uszanować trzeba byłoby tą wolę mieszkańców. Na razie dziękuję. Panie radna, ja chciałem zwrócić uwagę, że to będzie piąty punkt, kiedy zadanie radnej rady. Głosowaliśmy z grunty obrad, także trzymajmy się porządku obrad. Ale no można, najpierw pani zadzwoni się na kilka. Nie, nie. Żebym odpowiedział. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowna pani radna, pani doskonale wie o tym, że nie ma tematu spalarni nigdzie. I to też było mówione kilka razy i temat ten był poruszany właśnie powszechnie. Nie ma tematu spalarni w miejscowości Sigiełcze. Dlatego proszę nie wprowadzać nikogo w błąd. Mówiłem procedury, jakie są zachowane przy właśnie jakiejkolwiek działalności, która jest prowadzona. Nie ma żadnego wniosku i nigdy nie było wniosku, nie było nigdy wniosku złożonego na temat uruchomienia jakiejkolwiek spalarni
gdziekolwiek właśnie na terenie naszej gminy. Nie tylko Sigiełka, ale na terenie gminy Krzeszów. To zacznijmy od tego, tak? Proszę Państwa, procedury, kilka spotkań na terenie miejscowości Sigiełki dotyczące powstania schroniska. Tylko i wyłącznie schroniska, bo taki wniosek złożył właśnie pani Sojnikowski. Było to spotkanie w grudniu i było 15 stycznia, na którym zaproponowałem przeprowadzenie konsultacji społecznych w niedzielę i mieszkańcy będący na tym zebraniu nie sprzeciwiali się właśnie przeprowadzeniu takiej konsultacji. Dziękuję panu Witoldzie. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. Proszę o zerwanie pani skarbnik. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zmiany budżetu 2016, są to właśnie niewielkie, ponieważ dopiero rozpoczęliśmy rok, ale właśnie powiem może o wprowadzonych dochodach. I wprowadzamy dochody właśnie szczególnie za rozliczenie VAT-u, które wydatki poszły w 2015 roku. VAT uzyskamy właśnie w tym roku, więc to są przede wszystkim nieduże kwoty właśnie odliczenia VAT-u. Jest to tak 2000 w rolnictwie łowieckie, w urzędzie 5076 zł, w zarządzeniu kryzysowym 1500 zł oraz w gospodarce komunalnej 4708 zł. W związku również z tym, że jest ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości, czyli to jest właśnie budynki po szkole podstawowej w Kamieniące oraz budynek gospodarczy wraz z działkami, ogłoszony już jest przetarg, cena wywoławcza 267 zł netto. W związku z tym wprowadzamy właśnie dochody w wysokości 220 tysięcy na ten moment. Wprowadzamy również w oświacie i wychowaniu 1490 zł. Są to właśnie uzyskane przewizje z PZU, które będą wykorzystane w zespole szkół w Krzeszowie. Jeżeli chodzi o wydatki, również po stronie wydatkowej wprowadzamy te dochody uzyskane właśnie z PZU w oświacie. 200 tysięcy planujemy na wkład własny planowanej inwestycji do realizacji w roku 2016. W związku z tym, że został złożony wniosek w 2015 roku na przebudowę dróg gminnych ulica Niwa w miejscowości Kamionka Kolonia, całkowity koszt według projektu ma wynosić około 760 tysięcy, wkład własny 379 tysięcy. Ale w tym momencie my wprowadzamy na wkład własny te właśnie pieniądze z sprzedaży planowanej tej szkoły 200 tysięcy. Oprócz tego w gospodarce komunalnej ochrony środowiska planujemy wydatki inwestycyjne w wysokości 20 tysięcy. Są one planowane na projekty oświetleń. To wszystko, jeżeli są jakieś pytania, to dziękuję. Dziękuję pani. Proszę przyjrzeć się komisji o wyrażenie opinii. Odnośnie tego projektu i tej uchwały. Połączone komisje wniosek zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Czytam uchwałę Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku są urzędzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2015 roku, propozycja 1515 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 212 ustawy dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2013 roku, propozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 234 774 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf drugi. Zlicza się wydatki budżetu gminy o kwotę 234 774 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy wstrzymał? Nie widzę. Uchwała ta podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów. Zresztą proszę panią skarbnik o zaproponowanie. Szanowni Państwo,
uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej jest bezpośrednio związana właśnie ze zmianami w budżecie, czyli jeżeli zachodzą zmiany w budżecie, musimy również dostosować wieloletnią prognozę finansową, która właśnie mówi nam o dochodach i wydatkach planowanych aż do 2029 roku. Zmian właśnie większych tutaj nie ma, tylko te dochody, które zostały wprowadzone w budżecie, mają właśnie, dostosowujemy wieloletniej prognozie finansowej. Oprócz tego właśnie, ponieważ budżet uchwalaliśmy w grudniu i tam mieliśmy jeszcze tą pożyczkę, która była poręczana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w tej mniejszej kwocie, teraz to poręczenie dostosowujemy właśnie do zwiększonej tej pożyczki, czyli tak jak już na komisjach mówiłam, zmienia się tylko w załączniku u strona 3, czyli kolumna z tytułu poręczeń i gwarancji. To są też zmiany, jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję pani skarbnik. Proszę przewodniczącego wspólnej komisji o wyrażenie opinii. Wspólne komisje, proszę, projekty zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli ktoś radny chce zabrać głos. Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Zanim przeczytam tą uchwałę, projekt uchwały, proszę chcę poprawić uchwała 12.13, to jest błąd w druku. Uchwała nr 13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian wieloletniej finansowej Gminy Krzeszów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku są Rady Gminy tekstem wyjętej dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami. Artykuł 231 ust. 1 oraz artykuł 232 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tekstem wyjętej dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krzeszów A uchwały nr 13 przez 16 Rady Gminy Krzeszów 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. B uchwały nr 11 przez 57 przez 15 Rady Gminy Krzeszów dnia 28 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia wyciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka ZOO w Krzeszowie. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów oraz prognozie kwoty dług na lata 2016-2029 określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 12 przez 69 przez 15 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Paragraf drugi. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów oraz prognozę kwoty długu na lata 2016-2029 brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Załącznik dotyczy przedsięwzięć pozostaje bez zmian. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały, podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała zapadnie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Koziarnia. Jest pani Ewa. Pani Ewa, proszę, jestem tak, że ja. To proszę, mam być bardzo. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem właśnie, będziemy składać tylko wniosek na zadanie drogowe związane właśnie to też z programem rozwoju obszarów wiejskich. No i tutaj będzie złożony wniosek na drogę Koziarni, to jest tam, gdzie powstało właśnie, gdzie powstaje to osiedle, droga równoległa do drogi powiatowej. Szanowni Państwo, żeby można było złożyć ten wniosek, to jest potrzebny plan odnowy miejscowości Koziarnia. Taki plan był stworzony właśnie w roku 2010. No ale wiadomo, że musi być uodpowiedniony od zadanie inwestycyjne. I tak też się stało. Jest to zadanie wpisane do tego planu. Wczoraj było zebranie wiejskie, gdzie właśnie uchwalono zebranie wiejskiego. Uchwalony został plan odnowy miejscowości Koziarnia. Jest plan do oglądu. Gdyby ktoś chciał jeszcze zobaczyć, to proszę bardzo, bo to jest był też wcześniej do wglądu, ale też jest możliwe jeszcze do spojrzenia, do procesowania.
Ja chciałem dodać tylko jeszcze, że ten plan każdy miał przesłany na swoją stronę, który zaraz mogliście Państwo zapoznać. Proszę przyjść teraz moją komisję o wyrażenie opinii na temat pojazdów. Proszę komisję, wniosek projektu zapomniałem pozytywnie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Czytam uchwała numer 13/16 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odbudowy miejscowości Koziarnia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, to jest Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami w związku z paragrafem 4 punkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałań wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub zbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, objętego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Dziennik Ustaw 2015 roku, pozycja 1414, z późniejszymi zmianami. Zadań gminy uchwalać następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się zmiany w planie odnowy miejscowości Koziarna, stanowiące załącznie do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę kto z radnych za podjęcie uchwały o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został jednogłośnie uchwalony. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Krzeszów na lata 2016-2023. Ktoś pan mówi? Nie ma pan. Proszę pana. Ja, jak mówię, pani Rajs przygotowuje wniosek, potrzebuje czasu, żeby ten wniosek napisać. Dlatego ja mówię, zresztą na komisjach był ten plan inwestycyjny omawiany. Generalnie rzecz biorąc, plan jest związany również z tym wnioskiem, który jest składany w przyszłości do tych programów gminnych, które rozpoczynają się na wolę. Będzie strategia rozwoju gminy Krzeszów, także zachęcam do wypełnienia ankiet, które są zamieszczone na stronie internetowej. Plan praktycznie opiera się o kilka tych takich ważnych inwestycji, które chcielibyśmy ewentualnie w Krzeszów, no i tu jest przewidywana właśnie ta przebudowa tej drogi gminnej miejscowości Koziarnia, przebudowa dróg gminnych, głównie tutaj chodzi o osiedla w Krzeszowie, jakie połączone są budowa chodników, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. 15 dnia 30 grudnia 2015 roku. Paragraf drugi. Określa się wieloletnie prognozę finansową gminy Krzeszów oraz prognozę kwoty długu na lata 2016-2029 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Załącznik dotyczy przeciągnięć pozostaje bez zmian. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały, podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała pasuje na pewno głośniej. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Koziarnia. Jest pani Ewa. Pani Ewa, proszę mi zapytać, jak tutaj. Proszę pani udział. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem właśnie, będziemy składać jako wniosek na zadanie drogowe związane właśnie to też z programem rozwoju obszarów wiejskich. No i tutaj będzie złożony wniosek na drogę w Koziarni. To jest tam, gdzie powstało właśnie, gdy powstaje to osiedle, droga równoległa do drogi powiatowej. Szanowni Państwo, żeby można było złożyć ten wniosek, to jest potrzebny plan odnowy miejscowości Koziarnia. Taki plan był stworzony właśnie
w roku 2010. No ale wiadomo, że musi być uodpornione zadanie inwestycyjne. I tak też się stało, jest to zadanie wpisane do tego planu. Wczoraj było zebranie wiejskie, gdzie właśnie uchwalono zebrania wiejskiego, uchwalony został plan odnowy miejscowości Kozianie. Jest plan do oglądu, gdyby ktoś chciał jeszcze zobaczyć, to proszę bardzo, bo to jest był też wcześniej do oglądu, ale też jest możliwe jeszcze do spojrzenia do procesowania. Ja chciałem dodać tylko jeszcze, że ten plan każdy miał przesłany na swoją stronę, który zaraz Państwo zapoznać. Proszę przyjść teraz moją komisję o wyrażenie opinii na temat pojazdów. Komisję, wniosek projektu zapomniałem pozytywnie. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Czytam uchwała nr 13/16 Legislatywy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odbudowy miejscowości Koziarnia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, to jest dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami w związku z paragrafem 4 punkt 7 rozporządzenia ministra rolnictwa rozwoju wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałań wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem i ulepszaniem lub zbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, objętego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 1414 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Polacy następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się zmiany w planie odnowy miejscowości Koziarnia stanowiące dołącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę kto z radnych za podjęcie uchwały o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został jednogłośnie uchwalony. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Krzeszów na lata 2016-2023. Ktoś Pan mówi? Nie ma Pana. Proszę Pana. Ale jak mówię, Pani Ewa przygotowuje wniosek, potrzebuje czasu, żeby ten wniosek napisać, dlatego ja mówię, zresztą na minister był ten plan inwestycyjny omawiany. Generalnie rzecz biorąc, plan jest związany również z tym wnioskiem, który jest składany w przyszłości do tych programów, które rozpoczynają się na wolę, będzie strategia rozwoju gminy Krzeszów, także zachęcam do wypełnienia ankiet, które są zamieszczone na stronie internetowej. Plan praktycznie opiera się o kilka takich ważnych inwestycji, które chcielibyśmy ewentualnie zrobić w Krzeszów. No i tu jest przewidywana właśnie ta przebudowa tej drogi gminnej miejscowości Koziarnia, przebudowa dróg gminnych, głównie tutaj chodzi o osiedla w Krzeszowie, jakie wolno są budowa chodników, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. 16/2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, sekcji Melity, dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Polacy następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny plan gminy Krzeszów na lata 2016-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Proszę kto z radnych za podjęcie uchwały wchodzi w ręce. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto jest przeciw? No, nie widzę. Uchwała jest zawarta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowych prowadzonych przez gminę Krzeszów
określenia liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Proszę Panią Łosię o zdecydowanie. Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o systemie oświaty w 2013 roku wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli. W chwili obecnej rekrutacja odbywa się na dwóch etapach. W pierwszym etapie brane są pod uwagę obowiązkowe kryteria ustalone przez ustawodawcę, do których należy zaliczyć wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie. A w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W związku z faktem, iż dodatkowe kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych określa organ prowadzący, w przedszkole zaistniała potrzeba przyjęcia tych kryteriów uchwałą Rady Gminy. Stąd przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Dziękuję Pani za zadeklarowanie. Proszę, wnioskuję komisję o udzielenie opinii. Poddam się pod głosowanie. Połączenie połączone komisje wniosek zaopiniowały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Uchwała Rady Gminy Szeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szeszów, określenia punktów na zakres tych kryteriów i dokumentów do potwierdzenia. Na podstawie artykułu 80 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w dzienniku ustawy 2015 roku pozycja 1515 ze zmianami oraz artykuł 20c ust. 4 i 6 w związku z artykułem 20zf ustawy 1, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty dziennik ustaw 2004 roku numer 256 pozycja 2572 ze zmianami. Rada Gminy uchwała występuje. Paragraf pierwszy. Ilekroć uchwale jest mowa o przedszkolu, należy to rozumieć, należy przez to rozumieć przedszkole gminne, oddziały przedszkolne, przedszkole podstawowe, dla których gmina Krzeszów jest organem prowadzącym. Paragraf drugi. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów na każdy z tych kryteriów. I tak, w pierwszym przypadku oboje jest kryterium. Oboje rodzice, prawni opiekunowie kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują w tej więziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Liczba punktów 10. W drugim przypadku kandydat zgłoszony za pobyt dłuższy niż realizacja podstawy programowej, liczba punktów 8. W przypadku jeden rodzic z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiuje w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, liczba punktów 6. W czwartym przypadku, jeśli rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej w obwodzie, który ma siedzibę w przedszkole, liczba punktów 4. Piąty przypadek. Rodzice prawni, opiekunowie zgłosili jednocześnie do przedszkola dwoje lub więcej dzieci, liczba punktów 3. I paragraf trzeci. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w paragrafie drugim. 1. W przypadku kryteriów określonych w punkcie 1, 2, 3 i 4 pisemne oświadczenie obojga rodziców, prawnych opiekunów o zatrudnieniu, studiowaniu w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, którego wzór stanowi dołącznik do uchwały. 2. W przypadku kryteriów określonych w punkcie 5 dane zawarte we wniosku i deklaracji o przyjęciu kandydatów do przedszkola. Paragraf 4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedno dziecko, pierwszeństwo przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędu Rolnictwa Podkarpackiego. Mamy załącznik. Kto z radnych za przyjęcie tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorstwo ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenie na prowadzenie drzewowych i sprawnych dwór zwierzęcych i ich części. Proszę bardzo, zreferowanie. Pana Wójta, proszę. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku na terenie gminy, obowiązkiem Rady Gminy jest podjęcie uchwał właśnie podobnej treści, która tutaj została Państwu przedstawiona, jak i również uchwały, która określa warunki właśnie do opróżniania, do przedsiębiorców, który zajmuje się oczyszczaniem zbiorników bezodpływowych. Wypróżnianiem zbiorników, wywożeniem i wywożeniem. Wcześniej była podejmowana taka uchwała razem właśnie tutaj jeżeliśmy tutaj przeorganizowali przetarg na odpady. Było wcześniej też podjęta taka uchwała właśnie na temat określenia terminu związanego z gospodarką odpadami. Teraz była Państwu przedstawiona właśnie druga uchwała tego typu. Wniosek na prowadzenie schroniska złożył, tak jak to wszystkim Państwu wiadomo, pan Sulikowski, który właśnie w listopadzie złożył taki wniosek i Rada ma obowiązek prowadzić ograniczenia, czy może nie prowadzić, może prowadzić, nie może nie prowadzić, w zależności od tego postanowienia, ale to podjęcie takiej uchwały, która by określała takie obowiązki. Naturalnie Rada może nie podjąć tej uchwały, czyli to jest tak, jak gdyby nie było żadnych ograniczeń nałożonych na przedsiębiorstwa przy prowadzeniu, na przedsiębiorstwo przy prowadzeniu tego typu działalności. Dziękuję panu Wójtowi. Panie przewodniczący, jeszcze przepraszam, bo tutaj do tam właśnie w sumie pismo wpłynęło do mnie w piątek. W odpowiedzi na informację w sprawie konsultacji na temat lokalizacji schroniska dla zwierząt mieszkańcy wsi Ścigiełk uważają, że tę decyzję za bezcelową i zbędne koszty społeczne. Stanowisko mieszkańców Ścigiełek jest wójtowi znane, dwa spotkania wiejskie, obecne przedstawicieli na sesji Rady Gminy. Pisemny sprzeciw wraz z podpisami ludzi. Domagamy się odrzucenia w całości proponowanej treści uchwały przez Radę Miejczyżu, zezwalającą na powstanie schroniska, spalarni i grzybowiska w Ścigiełkach. Jednocześnie nadmieniamy o lokalizacji inwestycji w jednym miejscu, około 1 km kwadratowego. To jest wysypisko, ujęcie wody pitnej, schronisko dla bezdomnych zwierząt i przypuszczalnie grzebowisko i krematorium padłej zwierzyny z województwa podkarpackiego i województwa ściennych. W odczuciu mieszkańców zachowanie wójta stwarza podejrzenie, że wójt obieca panu Sulikowskiemu pozytywną decyzję, skoro ponosi tak duże koszty związane z tą działalnością. Proszę Państwa, podpisałem mieszkańcy Siedzibiele, pieczątka Rady Sołeckiej. Proszę Państwa, jest to pismo o treści umawiającej. Nie ma tu podpisów, ale tak jest, proszę Państwa. No, powinienem to zawiadomić odpowiednie organy w tej materii. Jednak nie ma podpisów, tak wynikowo. Proszę Państwa, ja już o tym mówiłem wielokrotnie. Nie ma tematu spalarni w żadnym, nigdzie nie było tematu spalarni. Proszę Państwa, Wy tutaj też macie nie podejmowanie tej uchwały. Jeżeli uznacie, że nie jest ona potrzebna, że nie potrzeba nikomu narzucać na warunki, to proszę ją nie podejmować. Państwo z własnej, tutaj musicie według własnego sumienia to ocenić. Kwestia jest tego typu, że każdy ma prawo do składania odwołań. Jakiekolwiek by decyzja by nie była podjęta, to każda decyzja jest rozpatrywana przez samorządowe kolegium odwoławcze i samorządowe kolegium odwoławcze sprawdza zgodność postępowania w tej materii. Dziękuję panu Wójtowi. Proszę oficer wspólnej komisji o wyrażenie opinii. Połączone komisje. Wniosek zaopiniowałem pozytywnie przy 4 za, 3 przeciw i 2 wstrzymujących się głosach. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę, otwieram dyskusję. To za mnie głos. Proszę panu starszanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka słów do tego punktu. W niedzielę w szkole w Biestrzębiu odbyły się konsultacje.
na temat tego schroniska i w ankiecie było tylko jedno pytanie. Czy wyraża zgodę na prowadzenie schroniska w Sigiełkach, tak lub nie? No i no tutaj wzięło 7 głosowaniu. A w dzisiejszej uchwale są jeszcze punkty prowadzenie schroniska, prowadzenie spalarni i prowadzenie grzebowiska. To jest bardzo, bardzo sprzeczne. Odbyły się również 2 zebrania w Sigiełkach na ten temat. Mieszkańcy są zbulstrowani, oburzeni, zmęczeni tą sprawą i protestują przeciw tej uchwale. Tak jak dzisiaj widać, też mieszkańcy są i też protestują. W poniedziałek odbyło się tutaj posiedzenie wszystkich komisji, było ono możliwe i denerwujące. Ja sam też wstrzymałem się od głosu wydania opinii, a dzisiaj zbiorę inne zdanie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś radny czy chce zabrać? Proszę, pan też. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja chciałam właśnie jeszcze odnieść się właśnie do organizacji na terenie Sigiełek tego schroniska, no i spalarni. Dlaczego właśnie chciałam to jeszcze raz uczynić? Już tyle razy mówiłam, ale właśnie jeszcze raz chciałam sobie pozwolić na refleksję tego. Dlaczego właśnie taki pośpiech? Już wcześniej mówiłam, że pośpiech jest złym doradcą wszystkiego, więc należałoby po prostu tak wolniej może zastanowić się, może spróbować przemyśleć, pomyśleć, ale tutaj wydaje mi się, że bardzo szybko właśnie pan wójt chciałby podjąć decyzję i wydać pozwolenie. Dlaczego? W listopadzie dowiedzieliśmy się, że właśnie takie schronisko ma powstać. Mówiono wtedy tylko o schronisku, nie mówiono w ogóle o spalarni. W ogóle nawet nie był czytany właśnie ten punkt, ja mogę przeczytać, pozwolę sobie właśnie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnymi zwierzątami, zezwolenie na prowadzenie schronik dla bezdomnych zwierząt. I tyle było powiedziane. Nie było właśnie dalej, a także zezwolenia na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Właśnie tyle było, tak jak przeczytałam, nie pomyliłam się. Właśnie mieszkańcy uczestniczyli w zebraniu wiejskim w obecności pana wójta w jednym zebraniu wiejskim w listopadzie. Protestowali przeciwko grzebowisku. Wyrazili wcześniej zgodę na schronisko, ale nie na grzebowisko, prawda? Później właśnie odbyła się sesja 30 grudnia i również mnóstwo mieszkańców, uważam, że bardzo dużo mieszkańców wsi Sigiełki uczestniczyło w sesji, na której również protestowali przeciwko tej inwestycji. I uważam, że tak licznie zgromadzeni mieszkańcy w czasie 30 grudnia, w czasie właśnie sesji, to znaczy, że protestowali, zresztą brali udział, czynny udział i mówili, że nie chcą właśnie tego grzebowiska. Dalsza sprawa, 15, o której pan nie powiedział, 15 stycznia odbyło się następne zebranie we wsi Sigiełki, również uczestniczyli mieszkańcy w tym zebraniu. Frekwencja była też wysoka i też protestowali przeciwko temu, tej inwestycji. I teraz dalej. Dlaczego właśnie tak szybko zorganizowano konsultację społeczną właśnie? Tak jak powiedziałam wcześniej, nie było konsultacji, kiedy miały powstać elektrownie wiatrowe. Sprzeciw mieszkańców Kamionki po prostu był taki, że pan wójt zrozumiał, że nie będzie tej inwestycji, będzie po prostu szanowany głos mieszkańców. Teraz właśnie na zebraniu 15 stycznia zapadła decyzja. Mieszkańcy powiedzieli, że po prostu nie chcą. I myślę, że to
powinno być uszanowane przez pana wójta. Te konsultacje społeczne, no nie poszli mieszkańcy, no myślę, że już są znużeni, zmęczeni tym. No dlaczego właśnie tak mają być obciążeni tą sprawą, skoro po prostu już raz wyrazili zgodę. Dlatego wydaje mi się, że jeśli chodzi o komisje, które odbyły się 25 stycznia, również to 4 osoby były za, 3 osoby były przeciw, 2 osoby wstrzymało się od głosu, ale jaka była frekwencja? Było 9 tylko radnych. I właśnie ci radni tylko głosowali. Dlatego wydaje mi się, że no po prostu, no nie wiem, powiem tak kolokwialnie. Sprawa jest trochę naciągana chyba. Przepraszam za mój kolokwializm, ale chyba uważam, że tak. No to dlaczego? Jeszcze przeczytałam właśnie artykuł pani Piotrowska, bodajże Agata. No nie pamiętam imienia już, ale właśnie pisze o pupilach i pisze właśnie na niekorzyść mieszkańców. Pisze, że odbyły się konsultacje społeczne, na które to właśnie zgłosili się mieszkańcy. 6 było za, 1 przeciw, tyle. I to właśnie, słuchajcie, proszę państwa, no nie czarujmy się, coś tu jest nie tak, prawda? Wydaje mi się, że po prostu albo ten punkt, znaczy ta uchwała powinna być podjęta, dajmy na to, 10 lat temu, czy ileś, wtedy by nie było takiej sprawy. A teraz to po prostu jak mieszkańcom powiemy, że nie będzie spalarni? Ja też tak myślę jak mieszkańcy, że spalarnia chyba będzie. Bo trudno po prostu, no trudno, jeśli ktoś zainwestował takie pieniądze, to trudno, żeby sobie nie wykorzystał, żeby nie było spalarni. I takie jest moje zdanie. Więc ja uważam, że proszę nie traktować mieszkańców selektywnie, proszę traktować wszystkich obiektywnie i proszę, no proszę wyciągnąć takie wnioski, żeby po prostu, ja wiem, żeby, no... Tej spalarni tam nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radny. Czy ty zadaj się za wygłos? Proszę bardzo. Ja tylko chciałbym ponowić moją propozycję, jaką złożyłem na posiedzeniu połączonej komisji, żeby zdjąć ciężar odpowiedzialności Śliwiełek i po prostu przeprowadzić konsultacje na terenie całej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, odnośnie tej uchwały. Uchwała jest karta, jest opiniowana przez radcę prawnego czy adwokata. Ona ma podstawę prawną i zapisu tego jej nie można zmienić. W żaden sposób nigdy nie było mowy o spalarni czy grzybowisku. Zresztą pani wójt wspominał nieraz, jest tam ujęcie wody. To jest trzeba było człowiekiem być jakiś niesprawny rozum, żeby decyzję wydać. My głosując nie podjąć tej uchwały, po prostu dajemy jakąś wolną rękę tym przedsiębiorcy, który nie będzie do końca wolną rękę, ale on nie będzie zobligowany tymi przepisami, które są tu zawarte. Także podjęcie tej uchwały, to ona, ta uchwała tyczy się całej gminy, nie tylko się dzieje. Że to się zbiegło w czasie właśnie akurat, gdy człowiek, który przedsiębiorca występuje o taką działalność, my nie możemy zrobić działalności. Tak samo są działalności inne, czy piekarnia, czy stolarnia w Krzeszowie, jest huk, jest zadymienie, jest oczyszczalnia ścieków, no to też, co mają mieszkańcy Krzeszowa. To pozamykajmy wszystko i wynieśmy się gdzieś na pustynię, tam nic nie ma i nic by nie przeszkadzało. A ta uchwała, jeszcze raz powtarzam, zobowiązuje przedsiębiorcę do dostosowania się tych przepisów. Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Proszę. Wysoka Rado, chciałbym powiedzieć, że to jest po prostu traktowanie ludzi przedmiotowo lub podmiotowo. I to nie ma znaczenia, jak ta ustawa, to zależy od nas, czy my podejmiemy tą uchwałę za nią, czy przeciw. Każdy przedsiębiorca na terenie gminy może występować o działalność gospodarczą. Przecież my mu nie bronimy. Ale proszę tu nie mówić, że jak my podejmiemy tej decyzji, to mu jakoś zakazujemy działania. My podejmujemy taką... My podejmujemy to we własnym sumienia, kierując się podmiotowością czy przedmiotowością obywateli.
Ja uważam, że trzeba obywatela każdego, i tego ładnego, i tego brzydkiego, traktować jako podmiot, nie jako przedmiot. Dziękuję. Dziękuję. To jest radny sekretarz. Przewodniczący. Proszę Panie. Ale ja to powiedziałam wcześniej, że tu to Państwo musicie wybrać według własnego sumienia, jak głosować. Nie ma no jakieś narzucenia czegokolwiek, czy w jakiś sposób obowiązku jest wiedzieć. To Państwo według własnego sumienia musicie głosować. No wy głosujecie i będziecie głosować. Drugi temat to jest właśnie, pani cały czas mówi o spalarni, gdzie takiego tematu nie ma. Proszę się pamiętać właśnie w tym wszystkim, bo naprawdę, no tutaj, jak to można o tym rozmawiać, jak czegoś takiego postępowania w ogóle nie ma. A naturalnie każdy, tak jak pan Paweł powiedział, każdy ma możliwość złożenia wniosku i prowadzenia jakiejkolwiek działalności, taki wniosek musi być rozpatrywany. Są terminy administracyjne, które muszą być zachowane. Tylko i wyłącznie tak jest. Konsultacje społeczne, no było, te sami mieszkańcy mówili właśnie, że tak, proszę zrobić konsultacje społeczne właśnie, żeby pan wiedział, jaka jest tutaj opinia mieszkańców. No to albo tak, albo tak. Czy ktoś z radnych chce jeszcze dawać głos odnośnie tego projektu? Zamykam dyskusję, czytam uchwałę. Projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Szaszów dnia 28 stycznia 2016 roku. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorstwo ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenie na prowadzenie schroniska bezdomnych zwierząt, a także zezwolenie na prowadzenie drzewowych i sprawie zwolnień zwierzętek niż części. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Sądzie Gminnym, sekcja 2 dziennik ustaw 2015, pozycja 1515 oraz artykuł 7 1 punkt 3 i 4 oraz artykuł 3 ustawy dnia 13 września 1996 roku utrzymanie czystości porządku w gminach. Sekcja 2 dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 1399 mniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się na terenie gminy Szaszów uzyskanie zezwolenia na 1. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 2. Prowadzenie schroniska bezdomnych zwierząt. 3. Prowadzenie drzewowych zwłok zwierzęcych i części. 4. Prowadzenie sprzedaży zwłok zwierzęcych i części. Paragraf 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania. 1. Posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na terenie, który zlokalizowany jest, są obiekty do czasowego przetrzymania zwierząt. 2. Posiadać uprawnienia przygotowane do wyłapywania zwierząt bezdomnych, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ochrony zwierząt, ani nie zadają im cierpienia. 3. Posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, oznakowany w sposób widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy. 4. Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie postępowania ze zwierzętami, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt. 5. Zapewnić wyłapowanym zwierzętom stałą opiekę lekarską weterynaryjną. 6. Zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się nieszkodzeniem zwłok zwierzęcych. Paragraf 3. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania. 1. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości na terenie, który będzie prowadzony schronisko dla bezdomnych zwierząt. 2. Obiekt przeznaczony do prowadzenia działalności objęty wnioskiem powinien spełniać warunki określone we przepisach prawa z uwzględnieniem wyjaśnienia z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt dziennik ust. nr 158, pozycja 1657. 3. Dysponować odpowiednią z przeszkoloną kadrą pracowniczą w zakresie właściwego postępowania ze zwierzętami. 4. Dysponować sprzętem, urządzeniami, środkami technicznymi, ilości i jakości dostosowanych do zakresu zajmowania działalności, a w szczególności a. Urządzeniami, sprzętem do przechowywania karmy oraz karmy zwierząt,
karmieniem zwierząt, B. urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt, C. urządzeniami do elektronicznej identyfikacji zwierząt. 5. Posiada zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające A. właściwą opiekę nad zwierzętami, B. należne utrzymanie stanu sanitarnego przyrodniczego obiektu schroniska, C. prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach. 6. zapewnić zwierzętom stałą opiekę lekarską weterynaryjną, 7. zapewnić w razie potrzeby niezwłoczny odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych, 8. spełniać wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Paragraf 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprowadzenia grzybowisk powinien spełnić następujące wymagania. 1. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność. 2. Prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem głosów postronnych i zwierząt oraz zlokalizowanych w sposób uczyniący możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie. 3. Dysponować odpowiednio przeszkolą kadrą pracowniczą. 4. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami. Dziękuję panu. Proszę, otwieram dyskusję. To zaraz słowo panu Starszanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka słów do tego punktu. W niedzielę w szkole w Biestrzem odbyły się konsultacje na temat tego schroniska i w ankiecie było tylko jedno pytanie. Czy wyraża zgodę na prowadzenie schroniska w Sigiełkach, tak lub nie? No i no tutaj wzięło 7 osób w głosowaniu. A w dzisiejszej uchwale są jeszcze punkty prowadzenie schroniska, prowadzenie spalarni i prowadzenie grzebowiska. To jest bardzo, bardzo sprzeczne. Odbyły się również dwa zebrania w Sigiełku na ten temat. Mieszkańcy są zbulsowani, oburzeni, zmęczeni tą sprawą i protestują przeciw tej uchwale. Tak jak dzisiaj widać, też mieszkańcy są i też protestują. W poniedziałek odbyło się tutaj posiedzenie wszystkich komisji, które i denerwujące. Ja sam też wstrzymałem się od głosu wydania opinii, a dzisiaj zabiorę inne zdanie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś radny jeszcze chce zabrać? Proszę, pan też. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja chciałam właśnie jeszcze odnieść się właśnie do organizacji na terenie Sigiełek tego schroniska, no i spalarni. Dlaczego właśnie chciałam to jeszcze raz uczynić? Już tyle razy mówiłam, ale właśnie jeszcze raz chciałam sobie pozwolić na refleksję tego. Dlaczego właśnie taki pośpiech? Już wcześniej mówiłam, że pośpiech jest złym doradcą wszystkiego, więc należałoby po prostu tak wolniej może zastanowić się, może spróbować przemyśleć, pomyśleć. Ale tutaj wydaje mi się, że bardzo szybko właśnie pan wójt chciałby podjąć decyzję i wydać pozwolenie. Dlaczego? W listopadzie dowiedzieliśmy się, że właśnie takie schronisko ma powstać. Mówiono wtedy tylko o schronisku, nie mówiono w ogóle o spalarni. W ogóle nawet nie był czytany właśnie ten punkt, ja mogę przeczytać, pozwolę sobie właśnie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnymi zwierzątami, zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. I tyle było powiedziane. Nie było właśnie dalej, a także zezwolenia na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Właśnie tyle było, tak jak przeczytałam, nie pomyliłam się. Właśnie mieszkańcy uczestniczyli w zebraniu wiejskim w obecności pana wójta, w jednym zebraniu wiejskim w listopadzie. Protestowali przeciwko grzebowisku. Wyrazili wcześniej zgodę na schronisko, ale nie na grzebowisko, prawda? Później właśnie odbyła się sesja 30 grudnia i również mnóstwo mieszkańców, uważam, że bardzo dużo mieszkańców wsi Sigiełki uczestniczyło w sesji, na której również protestowali przeciwko tej inwestycji. I uważam, że tak licznie zgromadzeni mieszkańcy w czasie
30 grudnia w czasie właśnie sesji, to znaczy, że protestowali, zresztą brali udział, czynny udział i mówili, że nie chcą właśnie tego grzebowiska. Dalsza sprawa, 15, o której pan nie powiedział, 15 stycznia odbyło się następne zebranie we wsi Sigiełki, również uczestniczyli mieszkańcy w tym zebraniu, frekwencja była też wysoka i też protestowali przeciwko temu, tej inwestycji. I teraz dalej, dlaczego właśnie tak szybko zorganizowano konsultację społeczną właśnie. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie było konsultacji, kiedy miały powstać elektrownie wiatrowe. Sprzeciw mieszkańców Kamionki po prostu był taki, że no, pan wójt zrozumiał, że nie będzie tej inwestycji, będzie po prostu szanowany głos mieszkańców. Teraz właśnie na zebraniu 15 stycznia zapadła decyzja. Mieszkańcy powiedzieli, że po prostu no, nie chcą i myślę, że to powinno być uszanowane przez pana wójta. Te konsultacje społeczne, no nie poszli mieszkańcy, no, myślę, że już są znużeni, zmęczeni tym. No dlaczego właśnie tak mają być obciążeni tą sprawą, skoro po prostu już raz wyrazili zgodę. Dlatego wydaje mi się, że jeśli chodzi o komisje, które odbyły się 25 stycznia, również to 4 osoby były za, 3 osoby były przeciw, 2 osoby wstrzymało się od głosu, ale jaka była frekwencja? Było 9 tylko radnych i właśnie ci radni tylko głosowali. Dlatego wydaje mi się, że no po prostu, no nie wiem, powiem tak kolokwialnie. Sprawa jest trochę naciągana chyba. Przepraszam za mój kolokwializm, ale chyba uważam, że tak. No to dlaczego? Jeszcze przeczytałam właśnie artykuł pani Piotrowska, bodajże Agata. No nie pamiętam imienia już. Ale właśnie pisze o pupilach i pisze właśnie na niekorzyść mieszkańców. Pisze, że odbyły się konsultacje społeczne, na które to właśnie zgłosili się mieszkańcy. 6 było za, 1 przeciw, tyle. I to właśnie, no, słuchajcie, proszę państwa, no nie czarujmy się, coś tu jest nie tak, prawda? Wydaje mi się, że po prostu albo ten punkt, to znaczy ta uchwała powinna być podjęta, dajmy na to 10 lat temu, czy ileś, wtedy by nie było takiej sprawy. A teraz to po prostu jak mieszkańcom powiemy, że nie będzie spalania? Ja też tak myślę jak mieszkańcy, że spalania chyba będzie. Bo trudno po prostu, no trudno, jeśli ktoś zainwestował takie pieniądze, to trudno, żeby sobie nie wykorzystał, żeby nie było spalarni. I takie jest moje zdanie. Więc ja uważam, że proszę nie traktować mieszkańców selektywnie, proszę traktować wszystkich obiektywnie i proszę, no proszę wyciągnąć takie wnioski, żeby po prostu, ja wiem, żeby, no... Tej spalarni tam nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radny. Czy te zadanie się zabieg głosy? Ja tylko chciałbym ponownie moją propozycję, jaką złożyłem na posiedzeniu połączonych komisji, żeby zdjąć ciężar odpowiedzialności z Sigiełek i po prostu przeprowadzić konsultacje na terenie całej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, odnośnie tej uchwały. Uchwała jest karta, jest opiniowana przez radcę prawnego adwokata. Ona ma podstawę prawną i zapisu tego jej nie można zmienić. W żaden sposób nigdy nie było mowy o spalarni czy grzebowisku. No zresztą pani wójt wspominał nieraz, jest tam ujęcie wody. To jest, trzeba było człowiekiem być jakiś niesprawny rozum, żeby decyzję wydać. My głosując nie tej uchwały, po prostu dajemy jakąś wolną rękę tym przedsiębiorcy, który nie będzie do końca wolną rękę, ale on nie będzie zobligowany tymi przepisami, które są tu zawarte. Także podjęcie tej uchwały, ta uchwała dotyczy się całej gminy, nie tylko Sigiełek.
że to się zbiegło w czasie właśnie akurat, gdzie człowiek, który przeciwbrodca występuje o taką działalność. My nie możemy zrobić działalności. Tak samo są działalności inne, czy piekarnia, czy stolarnia w Czeszowie, jest kup, jest zadymienie, jest oczyszczalnia ścieków. To też, co mają mieszkańcy Czeszowa. To pozamykajmy wszystko i wynieśmy się gdzieś tam na pustynię, tam nic nie ma i nic mi nie przeszkadzało. A ta uchwała, jeszcze raz powtarzam, zobowiązuje przedsiębiorcę do dostosowania się tych przepisów. Czy to jest radny? Proszę, radny. Wysoka Rado, chciałbym powiedzieć, że to jest po prostu traktowanie ludzi przedmiotowo lub podmiotowo. I to nie ma znaczenia, jak ta ustawa, to zależy od nas, czy my podejmiemy tą uchwałę za nią, czy przeciw. Każdy przedsiębiorca na terenie gminy może występować o działalność gospodarczą. Przecież my mu nie bronimy. Ale proszę tu nie mówić, że jak my podejmiemy tej decyzji, to mu jakoś zakazujemy działania. My podejmujemy taką, my podejmujemy to we własnym sumienia, kierując się podmiotowością czy przedmiotowością obywateli. Ja uważam, że trzeba obywatela każdego, i tego ładnego, i tego brzydkiego, traktować jako podmiot, nie jako przedmiot. Dziękuję. Dziękuję. To jest radny sekretarz. Panie Przewodniczący. Proszę Panie Komisarzu. Ale ja to powiedziałem wcześniej, że tu to Państwo musicie wybrać według własnego sumienia, jak głosować. Nie ma no jakieś narzucenia czegokolwiek, czy w jakiś sposób obowiązku, jak to zrobić. To Państwo według własnego sumienia musicie głosować, no wy głosujecie i będziecie głosować. Drugi temat to jest właśnie, pani cały czas mówi o spalarni, czy takiego tematu nie ma. Poproszę się pamiętać właśnie w tym wszystkim, bo naprawdę, no tutaj, jak to można o tym rozmawiać, jak czegoś takiego postępowania w ogóle nie ma. A naturalnie każdy, tak jak pan Paweł powiedział, każdy ma możliwość złożenia wniosku i prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Taki wniosek musi być rozpatrywany. Są terminy administracyjne, które muszą być zachowane. Tylko i wyłącznie tak jest. Konsultacje społeczne, no było, to sami mieszkańcy mówili właśnie, że tak, proszę zrobić konsultacje społeczne właśnie, żeby pan wiedział, jaka jest tutaj opinia mieszkańców. No to albo tak, albo tak. Czy ktoś z radnych chce jeszcze dać głos odnośnie tego projektu? Zamykam dyskusję i czytam uchwałę. Projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Czeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku. W sprawie określenia wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenie na prowadzenie schroniska bezdomnych zwierząt, a także zezwolenie na prowadzenie drzewowych i sprawie zwolni zwierzęcych niż części. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Sądzie Gminnym, tekst 1 dziennik ustaw 2015, pozycja 1515 oraz artykuł 7 1 punkt 3 i 4 oraz artykuł 3 ustawy dnia 13 września 1996 roku utrzymanie czystości porządku w gminach. Tekst 1 dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 1399 mniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się na terenie gminy Czeszów uzyskanie zezwolenia na 1. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 2. Prowadzenie schroniska bezdomnych zwierząt. 3. Prowadzenie drzewowych zwłok zwierzęcych i ich części. 4. Prowadzenie sprzedaży zwłok zwierzęcych i ich części. Paragraf 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania. 1. Posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na terenie, który zlokalizowany jest, są obiekty do czasowego przetrzymania zwierząt. 2. Posiadać uprawnienia przypadków do wyłapywania zwierząt bezdomnych, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ochrony zwierząt, ani nie zadają im cierpienia. 3.
posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt oznakowany w sposób widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy. 4. Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie postępowania ze zwierzętami, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt. 5. Zapewnić wyłapowanym zwierzętom stałą opiekę lekarską weterynaryjną. 6. Zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. Paragraf 3. Przedsiębiorcy biegnący uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia swoich dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania. 1. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości na terenie, który będzie prowadzony schronisko dla bezdomnych zwierząt. 2. Obiekt przeznaczony do prowadzenia działalności objęty wnioskiem powinien spełniać warunki określone w przepisach prawa z uwzględnieniem wyborów z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt dziennik ust. nr 158 pozycja 1657. 3. Dysponować odpowiednią przeszkoloną kadrą pracowniczą w zakresie właściwego postępowania ze zwierzętami. 4. Dysponować sprzętem, urządzeniami, środkami technicznymi, ilości i jakości dostosowanych do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności a. urządzeniami, sprzętem do przechowywania karmy oraz karmi zwierząt, karmienia zwierząt. B. urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt. C. urządzeniami do elektronicznej identyfikacji zwierząt. 5. Posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające a. właściwą opiekę nad zwierzętami. B. należne utrzymanie stanu sanitarno-prowadzkowego obiektu schroniska. C. prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach. 6. Zapewnić zwierzętu stałą opiekę lekarską weterynaryjną. 7. Zapewnić w razie potrzeby niezwłoczny odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych. 8. Spełnić wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Paragraf 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprowadzenia grzybowisk powinien spełnić następujące wymagania. 1. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność. 2. Prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem głosów rozsądnych i zwierząt oraz zlokalizowanych w sposób uprzywiający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie. 3. Dysponować odpowiednio przeszkolą kadrą pracowniczą. 4. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami. Narzucenia czegokolwiek, czy w jakiś sposób obowiązku jest zrobić, to Państwo według własnego sumienia musicie głosować, no wy głosujecie i będziecie głosować. Drugi temat to jest właśnie, Pani cały czas mówi o spalarni, czy takiego tematu nie ma? Proszę się opamiętać właśnie w tym wszystkim. Bo naprawdę, no tutaj, jak to można o tym rozmawiać, jak czegoś takiego postępowania w ogóle nie ma. A naturalnie każdy, tak jak Pan Paweł powiedział, każdy ma możliwość złożenia wniosku i prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Taki wniosek musi być rozpatrywany. Są terminy administracyjne, które muszą być zachowane. Tylko i wyłącznie. Konsultacje społeczne, no było, to sami mieszkańcy mówili właśnie, że tak, proszę zrobić konsultacje społeczne właśnie, żeby Pan wiedział, jaka jest tutaj opinia mieszkańców. No to albo tak, albo tak. Dziękuję Panu Przewodniczący. Czy ktoś za mnie chce jeszcze dawać głos odnośnie tego projektu? Zamykam dyskusję, czytam uchwałę. Projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Szaszów dnia 28 stycznia 2016 roku. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenie na prowadzenie grzebowych w sprawie zwłok zwierzęcych i liczczyńczych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Samorządzie Gminnym, sekcja 2 dziennik ustawy 2015 roku, pozycja 1515 oraz artykuł 7 1 punkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy dnia 13 września 1996 roku, utrzymanie czystości porządku w gminach. Tekst edycji dziennik ustawy 2013 roku, pozycja 1399 z mniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się na terenie gminy Szaszów uzyskanie zezwolenia na 1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 2.
prowadzenia swoich bezdomnych zwierząt, 3. Prowadzenia grzebowisk wód zwierzęcych i części, 4. Prowadzenia grzebowisk wód zwierzęcych i części. Paragraf 2. Przedsiębiorca obligujący się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed wydanymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania. 1. Posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na terenie, który zlokalizowany jest, są obiekty do czasowego przetrzymania zwierząt. 2. Posiada uprawnienia i środki do wyłapywania zwierząt bezdomnych, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ochrony zwierząt, ani nie zadają im cierpienia. 3. Posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt oznakowany w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy. 4. Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie postępowania ze zwierzętami, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt. 5. Zapewnić wyłapowanym zwierzętom stałą opiekę lekarską weterynaryjną. 6. Zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się uszkodzeniem zwłok zwierzęcych. Paragraf 3. Przedsiębiorcy obiegujący uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania. 1. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości na terenie, który będzie prowadzony schronisk dla bezdomnych zwierząt. 2. Obiekt przeznaczony do prowadzenia działalności objętej wnioskiem powinien spełniać warunki określone w przepisach prawa z uwzględnieniem wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt dziennik ustęp nr 8 pozycja 1657. 3. Dysponować odpowiednią przeszkoloną kadrą pracowniczą w zakresie właściwego postępowania ze zwierzętami. 4. Dysponować sprzętem, urządzeniami, środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanych do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności a. urządzeniami i sprzętem do przechowywania karmy oraz karmienia zwierząt. B. Urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt. C. Urządzeniami do elektronicznej identyfikacji zwierząt. 5. Posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające a. właściwą opiekę nad zwierzętami. B. Należne utrzymanie stanu sanitarnego produktowego obiektu schroniska. C. Prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach. 6. Zapewnić zwierzętu stałą opiekę lekarską weterynaryjną. 7. Zapewnić w razie potrzeby niezwłoczny odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych. 8. Spełnić wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Paragraf 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprowadzenia grzebowisk powinien spełnić następujące wymagania. 1. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność. 2. Prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem głosów postronnych i zwierząt oraz zlokalizowanych w sposób uprzedzający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie. 3. Dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą pracowniczą. 4. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami. To się trzyma. Jeszcze raz, ale brakuje jednego. Jeszcze raz, to jest za przyjęciem projektu uchwały. 5, 6. Kto jest przeciw? Też 6. Kto się wstrzymał? 1. Ręce wyżej proszę podnosić. To jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 7. Dobrze, przy 7 głosach przeciwnych uchwała została jedna. Nie podjęto. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju rozwiązania problemów społecznych gminy Krzeszów na lata 2016-2025. Proszę panu burmistrzowi o zdeklarowanie. Szanowni Państwo, strategia rozwoju
rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Obowiązek i opracowania wynika z artykułu 16b ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Zgodnie z artykułem 16b ustawy o pomocy społecznej, strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie celów strategicznych, projektowanych zmian w kierunku niezbędnych działań, sposobów realizacji strategii oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji działań. Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej, jak edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Strategia rozwiązywania problemu jest to wieloletni dokument programowy, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców naszej gminy, w szczególności zagrożonym wykluczeniem. Jest to dokument otwarty, który ma stanowić podstawę do opracowania programów i projektów, co w konsekwencji powinno znaleźć odzwierciedlenie w poprawie jakości i zakresie oferowanej pomocy mieszkańcom gminy. W związku z tym projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Krzeszów znajduje uzasadnienie i proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca za zabranie projektu. Proszę przyjąć uchwałę komisji o wyrażenie opinii na temat projektu uchwały. Połączone komisje wniosek projektu zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś radny chce zabrać głos w czasie projektu? Jeśli nie ma, to nie ma dyskusję. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krzeszów na lata 2016-2025. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Sądzie Gminnym, w tekście granicy dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1515 i artykuł 16b, artykuł 17 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jednolity dziennik ustawy 2015 roku, pozycja 166 z 50 zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się do realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Krzeszów na lata 2016-2025 brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest osób przyjęty jest nam głośnie. Zarządzam 10 minut. Thank you.
Nie, 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 nie